Siemka, już się, słuchajcie, wracamy do skarbca Tyra. Także zobaczmy, czy magiczna para runa, czarna runa już nie będzie. Zaraz, myślałem, że Tyr był bogiem, a nie gigantem. Tyr. Ale uwielbiali go wszyscy, łącznie z gigantami. Tylko nas dwóch obdarowali specjalnym darem widzenia. Ciekawe, czy giganci zostawili jakiś tryptyk poświęcony mnie? Nie wiem, że to ja. Okej. Zaczynaj. Wiesz co? Chodź. Pokażę ci, jak to odczytywać. To nie jest konieczne. Tyle mnie nauczyłeś. Teraz ja nauczę ciebie. Dobra. Atreusie. No weź. Znasz język. Nauka czytania nie jest trudna. Umiem czytać, chłopcze. Tylko nie w tym języku. To połowa drogi za tobą. Dobrze. Runy przedstawiają wiele różnych rzeczy. Bogów, zwierzęta... Czekaj. Jeszcze... O, tłumaczę za szybko? Przepraszam. Nie, nie. Nie czujesz tego? O. Czyżby sam Tyr przylazł? Pachnie... deszczem? A. Wszystko zniszczyłeś! Zasłużyłem na ten młot! Ale teraz każdy powie, że jest mój tylko dlatego, że ma w niego już nie ma! Będę pośmiewiskiem! A jak cię zabiję? Nikt nie będzie się śmiał! No nie sądzę, synku. Aleś ty durny! Tylko po ojcu? Czy może po matce też? Nie dość, że brzydka, to głupia! I to był, synku, twój błąd. Nikt nie wie o mojej matce. W sumie racja. Ale ciebie poznam bardzo dobrze. Będziesz moim nowym bratem. Jak tylko wykończę twojego ojca! O. Chyba go zepsułem. O chłopie, nie wiesz, co właśnie zrobiłeś. Nie podchodź. Nie wiesz, co właśnie zrobiłeś, synku. Dawaj. Jak nie koniec? No. Atreusie. Szybko musisz go zanieść do Frey. O. Czyli odwiedzimy Freję szybciej niż sądziłem. Weź łódkę, do Frey niedaleko. Ciekawe, co będzie miał za moc. O, go zżera. Wszyscy dalej, jedziemy na maksa. Wyzwolił część swojej mocy. Kurde, ale co on będzie? Jak on w sumie zawsze odpróbuje łukiem? Oko Odyna uważnie cię śledzi. Zwłaszcza po tym, jak zacząłeś wyrzynać jego ziomka. Ale jego wzrok nie sięga lasu Frey. To najrozsądniejsze wyjście. Jeśli ktoś może go uleczyć, to tylko on. Co się z nim dzieje? Wiem, że u śmiertelników konflikt w myśle może się przerodzić w niedomaganie ciała. Raczej nie u Boga.
Ale jeśli Bóg wierzy, że jest śmiertelny, wszystko możliwe. Już prawie jesteśmy. Tak, nie wiem, nie chciałbym powiedzieć, że jest... W sumie teraz pytanie, czy jest Bogiem, czy jest półbogiem? No dobra. Zaraz się powiem, czy się teraz dowiem, to nie wiem, ale myślę, że poznamy odpowiedź na to pytanie, w ogóle kim była jego matka. Wiem na razie tyle, że była wojowniczką. Ciekawe kto. Winno mu powiedzieć cały wiek. No, biegnij, synko. Brejo! Otwórz drzwi! Musisz nam pomóc! Kobieto, słyszysz? Pośmiesz się! Wciąż jestem boginią, odejdź! Chłopiec zachorował! Frejo! Jest chory. Wejdź. To nie jest zwykła choroba. Jego prawdziwa natura, twoja prawdziwa natura, burzy się w jego wnętrzu. Ja mu to zrobiłem. Pomożesz mi? Oczywiście. Potrzebuję rzadkiego składnika z Helheimu. Strażnik, który broni Mostu Przeklętych, przynieś mi jego serce. Hel. Świat zmarłych. Znasz go? Tego nie znam. To kraina wiecznego chłodu. Żaden ogień tam nie płonie i żadna magia z wszystkich 9 światów tego nie zmieni. Jeśli chodzi o zmarłych, twój lodowy topór nic nie zdziała. Musisz znaleźć coś innego. O. Czyżby powrót moich tasaków? Sięgnąć w przeszłość, dawno pogrzebaną. Nie ma znaczenia, kim byłeś wcześniej. On nie jest winny przeszłości. To twój syn. I potrzebuje ojca. Ta runa otwiera most do Helheimu. Gdy się tam znajdziesz, pod żadnym pozorem nie przekraczaj Mostu Przeklętych, bo już nie wrócisz tutaj. Rozumiesz? Chłopcze... Emily! Pośpiesz się. W ogrodzie znajdziesz przejście do mojej łodzi. Weź ją. Wróć do domu, odkop przeszłość, zrób co musisz, tylko przynieś mi serce strażnika mostu, a twój syn przeżyje. Idź. No to się teraz zacznie jazda. Frejo. Poprzednim razem byłem... Nie. Miałeś prawo nie ufać słowom bogini. Nie musisz się tłumaczyć. Nie mnie, nie za to. Będę go pilnować. Matczyna obietnica. No proszę. Słyszysz, że ten powrót nie będzie taki łatwy. W porządku, bracie? Uczynię, co będzie trzeba. Zostaw mnie. Jak wolisz. Dobra, lecimy, tutaj i tak nic nie będzie.
Ale i tak sprawdzimy. Wiecie, jak to jest. Jak już jesteśmy? O. Dobra, nic nie ma raczej. Fajna łódka. Ale to się zacznie. Wróci stary, dobry Kratos. O, chyba już wie, że może być niemiło. No teraz widzicie, to nie jest mi potrzebne, jak ja kurde już go wymaksowałem. O. Ateno. Z mojej głowy. Duchy przeszłości. Ale to już jest, za trochę się zacznie. No i dotarliśmy do przystani. To pewnie w tą stronę, dokładnie. Obudzić starego, dobrego Kratosa. Yeah.
Było miło, chłopcy. Ale... przeszłość czeka. Ale ciemno. A, no chłopak nie mógł nigdy wchodzić pod ten, pod dom. Jak zbunkrował. Nigdzie się nie ukryjesz, Spartaninie. Możesz próbować uciekać przed prawdą, ile tylko chcesz. Ale to nic nie zmieni. Udajesz, że jesteś tym, kim nie jesteś. Nauczycielem. Mężem. Ojcem. Ale przed jedną, prostą prawdą nigdy nie uciekniesz. Nie zmienisz się. Już zawsze będziesz potworem. Wiem. Ale nie jestem już twoim potworem. Żegnaj, Ateno. Cześć, chłopcy. Zaczynamy! O, jak mi tego brakowało! O, chłopcy, a wy z czego? Witajcie z powrotem. Widzę drzwi do świata między światami. Zobacz, są tuż przed tobą. Idź skrótem do świątyni łączącej światy, a potem do Helheimu. O. Piękna. Open the door. Wiem, że to nie ze mną tam wtedy rozmawiałeś. Chciałbyś mi się z czegoś zwierzyć, bracie? Zaręczam, że pod względem dyskrecji nie mam sobie równych. W każdym razie polecam się. Gwoli... A, wiedziałem, że ktoś będzie. Atena?
każdy by zgadł. Co? Jednak nie tu? Ale coś marno będzie. Pytanie co? Co? Ej! Cuchniesz obcą magią! Na słodką Nannę. Co ty tam masz? Nigdy takich nie widziałem. To musi być pamiątka rodzinna. Nie. I nigdy nią nie będą. Nigdy tego nie zobaczysz. Z bratem stworzyliśmy Mjolnira dla tego wielkiego idioty. Umiem rozpoznać jakość. A one... są wyjątkowe. A jak... kurde, jak mogą nie być? Twój gówniarz? Zachorował. Nie. Co się stało? A sobie? Nie. To ja zawiniłem. I to ja muszę to teraz naprawić. Nie. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za coś złego, nie? Powiedz, jak mogę mu pomóc? Wiele potrafię. To co, może pójdę z tobą? Nie. Pracuj dalej. To wystarczy. Dobrze. Więc dokąd to tak ci się śpieszy? Do świata zmarłych. Do Helheimu. Cholera, poważna sprawa. Będę miał cię na oku. Nie martw się. Dzieciaki okay. Są twarde. Gdy byłem w jego wieku, odrąbałem sobie głowę i nic mi się nie stało. No. Kurde. Ja akurat tego nie mam, nie? Ja nie mogę na dzień dobry ulepszyć. Dobra. Talisman. Nie mamy. A na to mamy. Ale to jest do brązy, no bo dupę rozszerz to powiem. Rękojeść topora. O, ognista ładna. Ale też mi nic nie daje, bo jest beznadziejna. A ja mam piątkę w tym momencie. Jodra, no z tych nic nie złożę. Nie mam tego rozżarzonego węgla. Ciebie w ogóle, co to jest? Ręce. No tutaj mógłbym tego wędrowca spróbować mnie złożyć. Ale dużo na nim strat. Kur... Ale jest Archie, który go po prostu stworzyć, to... wiemy tak. Dam radę? O, patrzcie. Okej, mam wędrowca zrobionego. Mam Archie'ka. Ale tak sobie kurde nic nie ma ciekawego. Bo naprawdę, jest bida jak nie wiem co. A, jeszcze chciałem sprawdzić, jak już tu jestem. Tu... o, to. No, ale już nie mam... fragmentów. Więc pupa klops. Dobra, zostaje tak jest. Lecimy. A, na lewy. Ten ostrze, dobra. Skoro Freja dała ci runę podróży do Helheimu, część stołu się odblokuje. Helheim. Helheim. Naprawdę to zrobimy. Tak, zrobimy to.
Witam cię, Helheim. Ale też musimy pamiętać, że ktoś przyzwał węża. Pytanie kto i dlaczego. Będę cię wspomagał! Spoko. Dzięki, bro. Pozwolę sobie nadmienić, że to, co zamierzasz zrobić, to absolutne szaleństwo. Nawet Odyn nie przetrwa na tym mrozie. A więc, oby te ostrza działały. To most z opowieści Frey? Nie, to jeszcze most łączący światy. Zmierzamy na most przeklęty. Umarli przechodzą nim do krainy wieczności, nazwa Helheim. Nad wszystkim czuwa strażnik mostu, to jego szukamy. Idź dalej tym mostem. Trafimy prosto do niego. Wiesz, miałem nadzieję, że już nigdy tu nie wrócę. Co tu mamy? A. No ta kula. Czyli te kule będą. Co? Znaczy. Musimy zdobyć coś, co będzie te kule otwierało. Są tasaki szybsze. Oj, się przypominają stare dobre czasy, aczkolwiek trochę z innej perspektywy. Użyj swoich ostrzy, aby spalić zarośla hel blokujące drogę. O, było kilka skrzynek właśnie zablokowanych przez te zarośla. O, bądź na tak, ostrzy. Spoko, niech będzie. Mocnego raczej nie mamy. I nie mamy innej rękojści. Właśnie, poczekajcie, umiejętności. Pan też, no to wiemy. Te dwa, które sobie teraz tak nie użyjemy. Oj, dobra, mamy sporo expa, więc nie będziemy się rozczulać. O. Wyceluj. Okej. Czyli tak. Powodów, dla których po nie poszliśmy. O ty dupku. Piękna rzecz. Piękna sprawa. Matka, jakby to się dało. Nie, żebym twierdził, że lewy tam jest. Do kitu, ale no to. Tak się nie godzi. Tylko nowi powinni tu być, a tu taki tłum. Jeśli firma jest zamknięta. Wydarzyło się to, co najgorsze. Hel jest pełne. Bez walkirii, które nad tym zapanują, hel będzie stracone. Okej,
zabijam. A nie, wtedy też znikają. Dobra. Co teraz? Zrobimy sobie przejście. To jest problem. Dobrze słyszałem? Mi się wydawało, że słyszę stukanie. Dobra, może mi się wydawało. Chłopcy, czas na śmierć. Nie wiem, że to jest jakieś przejście, ty, a może jakieś jest. Co? Nie jest. Ale nie, raczej mi się wydaje, że tam muszę iść. O właśnie. O. A dostała chyba oba tak. Dobra. Tu na pewno nie. Więc tak znajdziemy, tu pewnie gdzieś. Kurde, a tutaj. Zbóje, których zabiliśmy przy domu, przybyli tutaj? Jak tak szybko tu dotarli? Czas nie płynie tak samo w każdym ze światów. Zwłaszcza jeśli chodzi o krainę duchów. Tak jak światło Alfheimu. Właściwie na odwrót. W jeziorze dusz czas upływa szybciej niż w Alfheimie, ale w Hel o wiele wolniej niż w Midgardzie. Wybacz, to pewnie mało jasne. Im szybciej mogę wrócić do syna, tym lepiej. A, szybko się uczysz. Czym do ludu. Nie wasza liga. Piesem wydawało mi się, że było jeszcze jedno. A co? Aj. Tutaj. No tak kurde, bym być płotkiem zalatuje. No.
I co? O! Oj! Jesteś? Aj, wskoczyłem mu w to. Ta Valhalla. Jest gdzieś w Hel? O nie, nie. Valhalla to część Asgardu. Trafią tam tylko godni. Dzielni wojownicy polegli w chlubnej walce. Do Hel idą zaś ci z plamieni Hańca. Zgodniarze. Tak. I zmarli wskutek chorób, wypadków, starości. Tam przejść? To będziemy tu. No cóż, na udział w bitwie nigdy nie jest za późno. A, jednak to musiałem iść. Idę u góry. Lecz strażnika pozwoli zmarłym opuścić Midgard? Nie liczyłbym na to, ale przynajmniej nie powinna pogorszyć sprawy. Będzie o jedną przeszkodę mniej na drodze do wewnętrznego sanktuarium Helheimu. Tylko kto ośmieliłby się tam udać? A jak myślisz? Ja jestem pierwszy w kolejce. No. Nie trzymały ten wagon. A tu jest jeszcze jeden. O, to jest dobra. Ty mnie zapalę? Okej, okay. I dopiero z dzieciakiem będę mógł wrócić. No dobra. Most przeklętych. Oto i strażnik, który pilnuje, by martwi byli martwi. Naprawdę? Ten totem kryje w sobie potężne źródło magicznej energii, mocy zasilającej Helheim. Ale ty musisz zdobyć jego serce. Po prostu je weź i chodźmy. Ja. Rozpętaj chaos. Potrafisz, prawda? Oj, cinko. To odmawianie. Dlaczego? Sądzisz, że masz szansę? Oj ty. Pudło. 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 Oj! Gdzie jesteś? Ja
O, tam jesteś. Oj, ty gadzie, jeszcze rzucasz? Dawaj. Oj. Chodzą. Nie, tam było. No. Kurde, puszczaj mnie. Uwaga z tyłu! Zaraz. Raz. Panu już dziękujemy. Znowu? Cześć, synku. No i pan strażnik pokonany. Dawaj serduszko. Okej, troszkę inaczej, tak też można. Serce, bracie. Będziesz musiał pobrudzić sobie ręce. O. Co to za to? Jak mój stary, dobry Kratos. Ciekawe.
Mam serce. Potrzebuję coś jeszcze? To wszystko. Nie siedźmy tu za długo, co? Kratos. Zeus. Zeus? Mój ojciec. Twój ojciec to Zeus? No to wiele wyjaśnia. Nie wolno ci tam iść. Rozumiesz to? Aż mi kurci, żeby tam iść. Aż mi kurci. Jakim cudem tu jest? To niemożliwe. To iluzja. Hel lubi torturować swoich mieszkańców ich własną przeszłością. O, jest. Ten most chyba. Ale wracamy. O, czyżby teraz była możliwa aktywacja? Psst! Cii. Nie powinno mnie tu być. Zimno tu. Zimno tu. Daj mi swoje ostrza. Po co? Powiedziałem, że pomogę i to zrobię. Dalej! Mój sprzęt jest w Midgardzie. Zaraz wracam. Chyba ci ich nie podwędził, nie? Masz. Teraz poradzą sobie z wichrami Hel. Wyceluj ostrzami w tę magiczną świecącą część i rzuć. Wichry Hel są bardzo niestabilne i można je używać tylko w 10 sekund. Zanim wrócą do ostatniego wichrołapu. Teraz wyceluj ostrza w wichrołap. To taka mała kulka wisząca po środku drzwi, widzisz? Po prostu walnij w nią. Aha, tamto. Teraz możesz wchłaniać i uwalniać wichry Hel, kiedy tylko zechcesz. Nie ma za co i do widzenia. Ten przeklęty ziom zmroziłby nawet gołębie jaja. Czasem sobie myślę, że w jego głowie coś kiedyś nie wybuchło. Zniknął. Magic. Open the door. Gdy wchodziliśmy. Aha. Mam otwarte? Aha, w ten sposób ten. Dobra. Ten mały gówno jadzie. Małe biuro. O. Okej. Anes jestem, dobra. Tam się dostanę, bo moje ostrza tego nie rozwalą. Czyli prawdopodobnie i tak tutaj wrócę z tym. Ze szczylem. No ty mały dupus, spadaj. Teraz się spędziłem. Nie.
to. O. 60 sekund, tak? Aj, dobra. Dobra, pomyślmy przez chwilę w takim razie jak... jak to zrobić? Chyba tak. Sześć, pięć... O! Spokojnie. Dobrze, jest to odliczanie, bo przynajmniej widać ile między czasu zostało. Bardzo przydatnym, mym skromnym zdaniem. Wybacz, bracie. Wciąż nie mogę przestać o tym myśleć. Zeus to twój ojciec? Nie teraz. Tak. Najpierw musimy się wydostać z Hel. Własnoręcznie go ubiłem. W takim razie pokontempluję to w milczeniu. Okej. A, tu jest. Byłoby sadko przełożyć z lewego do prawego. O, już po prawej widzę. Zapomniałem się. To wszystko, synku. O, teraz zejdzie pikuś. Ten kość ost... O. Uuu, to ładnie zwiększa. Zakładamy. Kurde, pewnie lekko. To najlepszy taniec. Dobra, tylko teraz tak. Tutaj mam. Muszę zabrać stąd. Gdzieś. A, tutaj po prawej mam jeden. O, właśnie. O, proszę. Teraz tak, stąd zabieramy i biegiemy. Tutaj. Teraz stąd zabieramy i biegiemy. Tutaj. Next. Moment.
Ha. Widzę teraz sobie dalej jak zrobić. Też zdążę? I też zdążę. Bardzo złe te uniki wybrałem, no ale cóż. Szyneczka. Trochę nam się przedłuży ten odcineczek. Albo wiecie co, myślę, że go sobie teraz już skończymy. No w sumie to już jest końcówka. Mamy i tak już prawie godzinny odcinek. Nam się z tego wszystkiego zrobił. A już jesteśmy w sumie na końcu. Także słuchajcie, tutaj kończymy, że podobało się, łapki w górę, subki z dzwoneczkiem. No co, wracamy ratować naszego synka. Trzymajcie się, hej.